Witamy w rankingu najpiękniejszych miejsc Australii według Dobrze Pojechane. Podczas 6 miesięcy spędzonych w podróży dookoła Australii odwiedziliśmy setki niesamowitych miejsc. Żeby zwiedzić je wszystkie razem z nami, zapraszamy do obejrzenia playlisty Dookoła Australii na naszym kanale. W tym filmie chcemy pokazać Wam 10 wybranych najpiękniejszych miejsc, które wzbudziły w nas najbardziej pozytywne emocje. W dzisiejszym filmie zabraknie jednak Melbourne, Sydney i innych miast australijskich, ponieważ jest wiele innych lokalizacji, które zrobiły na nas zdecydowanie większe wrażenie. Miejsce 10. Wyspa Rottnest. Niewielka wyspa w okolicy Perth słynie z pięknych widoków, rowerowych wycieczek, spokojnych plaż i miejsc snorkelingowych oraz dzikiej przyrody. Swoją nazwę i największą sławę wyspa zawdzięcza jednak niewielkiej kłoce. To sympatyczne zwierzę pierwszym holenderskim odkrywcom tak bardzo przypominało szczura, że wyspę nazwali szczurzym gniazdem – Rottnest. Obecnie, aby zrobić sobie selfie z tym przedstawicielem kangurowatych, który uważany jest za najsłodsze zwierzę na świecie, turyści ściągają na wyspę z całego świata. Numer 9. Park Narodowy Purnululu. W parku znajduje się pasmo górskie Bungle Bungle, które jeszcze 40 lat temu pozostawało nieodkryte przez białego człowieka, dzięki swojemu odosobnieniu i położeniu w trudno dostępnym, pustynnym terenie. Góry składają się z formacji skalnych kształtem przypominających ule pszczele składających się w liczne labirynty. Obecnie między skałami i wąwozami Bungle Bungle prowadzi wiele szlaków pieszych, dostarczających turystom niezwykłych wrażeń i wyjątkowych widoków. Dodatkowo sam dojazd do parku stanowi przygodę, ponieważ 50-kilometrowa droga prowadząca do serca parku jest nieutwardzona i przejezdna tylko dla doświadczonych kierowców posiadających samochód z napędem na 4 koła. Alternatywnie można wykupić wycieczkę z przelotem niewielkim samolotem. Ceny jednak zaczynają się od około 1000 dolarów za osobę. Numer 8. Park Narodowy Torndirrup. Park ma do zaoferowania nie tylko wspaniałe widoki na niezwykłe formacje skalne i klify nad Oceanem Południowym, ale również możliwość obserwacji rozbryzgujących się fal wzgórzego oceanu. Idealnym do tego miejscem jest platforma wysunięta nad powierzchnią wody, zawieszona na wysokości 37 metrów. Uczucie towarzyszące staniu tuż nad powierzchnią morskiej kipieli na metalowej kratce zapamięta na pewno każdy na długo. Dodatkowo w parku znajduje się wyjątkowy blowhole, który z ogromną siłą dmie nie wodą, a powietrzem. Miejsce 7. Exmouth i Rafa Ningalu. Rafa Ningalu jest zdecydowanie mniej znana od swojej koleżanki wielkiej rafy koralowej, ale nie mniej piękna. Na jej korzyść przemawia to, że z kolorów podwodnego świata możemy cieszyć się już tuż przy brzegu, bez konieczności wypływania w rejs. W okolicy licznie występują żółwie morskie i różne gatunki rekinów. Wśród nich największy rekin wieloryby w sezonie przyciąga w te okolice tysiące ludzi, którzy pragną zanurzyć się w wodzie obok największej ryby świata. Całe szczęście rekin ten znany jest ze swej łagodnej natury, tak więc przygoda nie kończy się w jego paszczy. A na lądzie spodziewać możemy się emu, emu i jeszcze więcej emu. Numer 6. Bruny Island. Sama wyspa Bruny jest spokojna, bardzo zielona, posiada liczne szlaki piesze i występuje na niej wiele ciekawych zwierząt, np. czarne łabędzie i białe walabie. Nie znalazłaby się ona jednak na naszej liście top 10 najpiękniejszych miejsc Australii, gdyby nie fascynująca, zapierająca dech w piersiach linia brzegowa stworzona przez najwyższe na półkuli południowej klify. Aby przyjrzeć się bliżej bazaltowym klifom i interesującym formacjom skalnym, których jest mnóstwo, szczególnie na południowym wybrzeżu wyspy, najlepiej wybrać się na kilkugodzinny przygodowy rejs po Oceanie Południowym. Podczas rejsu oprócz surowych skał można obserwować również foki, licznie występujące w tym rejonie. Miejsce 5. Daintree. Las deszczowy Daintree to jeden z najstarszych lasów tego typu na świecie. Niesamowita dżungla rosnąca tuż nad brzegiem oceanu, przez którą prowadzi kilka szlaków dla zmotoryzowanych, przyciąga miłośników przygody z napędem na 4 koła. Jest to jednak przede wszystkim niesamowite królestwo zwierząt, gdzie mimo niesamowitej konkurencji w postaci krokodyla różańcowego, król jest tylko jeden, a jest nim niesamowity kazuar. Ten kluczowy dla przetrwania wrażliwego ekosystemu, piękny, a jednocześnie groźny ptak
od czasu do czasu pojawia się znikąd i biada temu, kto wejdzie mu w drogę. Numer 4. Great Ocean Road. Great Ocean Road jest malowniczą drogą biegnącą przez 250 km wzdłuż wybrzeża Australii Południowej. Budowa tej drogi rozpoczęła się w 1919 roku i stanowiła wtedy jedno z większych przedsięwzięć tego typu na świecie. Wybrzeże Oceanu Południowego na odcinku tej trasy tworzą liczne, bardzo wysokie, wapienne klify i ich pozostałości. Na całej trasie Great Ocean Road wyznaczonych jest kilkanaście punktów widokowych, w tym jeden z najbardziej rozpoznawalnych widoków całej Australii – 12 apostołów. Mniej więcej w połowie Wielkiej Drogi Oceanicznej znajduje się Park Narodowy Great Otway, pokryty magicznymi, gęstymi lasami. Zanim przejdziemy do miejsca trzeciego, zapraszamy do subskrypcji kanału. Pamiętajcie też o kliknięciu dzwoneczka. Miejsce trzecie, Tasmanian Wilderness lub po polsku Rezerwat Przyrody Tasmania. To ogromny obszar, gdzie człowiek wykazał się minimalną ingerencją. Obszar ten pełen jest gór, jezior, rzek i lasów. Zawiera w sobie kilka parków narodowych. Pustkowia ciągną się po horyzont i poza najchętniej odwiedzaną przez turystów górą Cradle, człowiek stanowi rzadki widok. Co innego zwierzęta. Obozując pod lasem można spodziewać się takich gości jak kangury, pademelony, wombaty czy diabły tasmańskie. Podobno w tych niedostępnych górach żyją oficjalnie uznane za wymarłe ostatnie wilkory tasmańskie, zwane też tygrysami tasmańskimi. Nam niestety nie udało się ich dostrzec. Numer 2. Fraser Island. Fraser jest największą wyspą piaskową na świecie, stąd jej polska nazwa Wielka Wyspa Piaszczysta. Wyspa Fraser jest przepięknym i bardzo przygodowym miejscem. Oprócz niezwykłych tras samochodowych po plaży i przez wydmy, czekają tam na nas liczne jeziora słodko- i słonowodne, wraki statków, wszechobecne dingo, orły, delfiny, a w sezonie również wieloryby. Do tego przepiękne wschody i zachody słońca i księżyca, nocne niebo pełne gwiazd, kąpiele w oceanie, toaleta w naturze, a do tego cisza i spokój. Wszystkich zainteresowanych Australią zapraszamy na naszą stronę, gdzie kupić możecie książkę opisującą przygody, jakie spotkały nas podczas półrocznej podróży w krainie kangurów. Tych, którzy planują swoją przygodę na tym kontynencie, zachęcamy do kupienia naszego praktycznego przewodnika. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Miejsce pierwsze – Whitsundays. Archipelag niezwykłych wysp, wchodzących w skład wielkiej rafy koralowej, odkryty przez Jamesa Cooka podczas jego pierwszej wyprawy dookoła świata. Serce parku narodowego stanowi jedna z najpiękniejszych plaż świata, Whitehaven, czyli Biała Przystań. Aborygeńska legenda głosi, że powstała ona w tym miejscu, kiedy z morza wyszedł olbrzymi wąż stworzyciel, tworząc zatokę o niezwykłym kształcie podobnym do rzeki. Podczas odpływu w jej zakolach z bliska możemy przyjrzeć się płaszczkom, które nie okazują nieśmiałości. Mamy nadzieję, że nasz ranking przypadł Wam do gustu. Jesteśmy ciekawi, które z miejsc Wam podobało się najbardziej. Dajcie znać w komentarzu. Jeszcze raz zapraszamy do subskrypcji i obejrzenia całej serii z Australii. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce.